Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj chciałabym przeczytać Wam fragment z tomu Komu mruczy kot, poświęcony lampionom przyszłości, naszym dzieciom. Myślę, że te moje przemyślenia są bardzo, bardzo na czasie, właśnie teraz. Lampiony przyszłości. Dzieci. Doskonałe w każdym duchowym calu, gdy przychodzą na świat. Poddane indoktrynacji od momentu pierwszego oddechu. Swoje charaktery kształtują nie tylko one same przez własne doświadczenia, ale mają je urabiane przede wszystkim przez prowadzenie rodziców i społeczności, w której żyją. Ich bunt jest zawsze przejawem tłamszonych emocji, naginania do przyjętych norm, wtłaczania w wygórowane i ambicjonalne oczekiwania rodziców, którzy realizują swoje niespełnione marzenia poprzez własne dzieci i zrównania do poziomu przeciętności przez programy oświatowe. A co z ich talentami, predyspozycjami, marzeniami? Co z ich światłem? Światło żyje w domu rodzinnym, w miejscu, gdzie dziecko powinno czuć się kochane, bezpieczne, wysłuchane, a jego talenty doceniane i rozwijane. W domu, w którym dziecko ma wiele do powiedzenia w sprawach własnej edukacji, zajęć, obowiązków, dbania o własne bezpieczeństwo i ponoszenia konsekwencji własnych działań pod czujną obserwacją i delikatnym prowadzeniem przez rodzinę. Światło żyje wśród pasjonatów różnych dziedzin, a gdy zechcą się nim dzielić z dziećmi i młodzieżą, to przyczynia się ono do rozwijania pasji i zainteresowań wśród dorastającego nowego pokolenia. O dzieciach mówi się, że władają setką języków, myśli, zabaw, że wynajdują i odwiedzają setki światów w swoich marzeniach. Tylko że szkoła i dorośli zabierają im to wszystko, okradając z wielości i wielowarstwowości działań, ograniczając do jednego języka, jednego działania, jednego sposobu zabawy, rozgraniczając fantazję od realnej rzeczywistości, naukę od wyobraźni, rozum od marzeń. To powiedział włoski edukator Loris Malaguzzi, który jak gdyby stworzył zupełnie nowy model edukacji w małym włoskim miasteczku Reggio Emilia. Poczytajcie o tym, o systemie Reggio Emilia, jeśli będziecie mieli czas i ochotę. Na szczęście dzieci wiedzą lepiej. Wiedzą, że 100 sposobów na wyrażenie siebie jest jak najbardziej w nich i buntują się przeciwko systemowemu rozczłonkowaniu spójnej całości, jaką tworzą w swojej stujęzykowości. Na szczęście dla dzieci to są tacy dorośli, którzy są pasjonatami, widzącymi w dzieciach zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Na szczęście są i rodzice, którzy traktują swoje dzieci jako partnerów do rozmowy, wymiany poglądów i jako równoprawnych uczestników rodzinnego życia. Niech tak się dzieje. Niech nasze dzieci roznoszą te 100 języków, 100 gestów, setki marzeń, wizji i jutrzejszych snów. Może którymś z nich trafią jak wiązką światła w dorosłych, którzy teraz nie zastanawiają się nad przyszłością własnego domu, sąsiedztwa, kraju, świata, a przyjmują rolę decydentów. Kreujemy naszą rzeczywistość, bo zostaliśmy wyposażeni w narzędzia do wyrażania swojej wizji życia. Czasem tylko wielu z nas gnuśnieje w podejmowaniu działań, by wyrazić swoją wolną i twórczą myśl. Dobrze, że artyści, poeci, pisarze przypominają nam, że mamy także potencjał twórczy w sobie. Dobrze, że kobiety, matki realizują swoje wizje twórczego życia, słuchania intuicji oraz głosu swoich dzieci. Przecież to dla nich tworzymy lepszy i prawdziwy świat doznań wśród obecnej plastikowej i narzuconej cywilizacyjnie rzeczywistości. Dobrze, że twórcza siła drzemiąca w każdym z nas dochodzi do głosu pod wpływem silnych bodźców i intensywnych marzeń. Śnijmy swoje marzenia. Śnijmy intensywnie i aktywnie. Bierne śnienie nie prowadzi w świat realizacji, tylko wstrzymuje nas w utopii, pięknej, ale
niedostępnej doświadczalnie. Niech, by stara kobieta mogła zasnąć spokojna o przyszłość swoich dzieci i wnuków. I to jest moje przesłanie na nowy rok dla Was, bo jesteśmy światłem i światło nieść powinniśmy i przeżywać to światło w naszych dzieciach. Niech się Wam darzy.